Przyjechałam z Warszawy. Serdeczne pozdrowienia od moich kolegów z Fundacji Rock and Roll, ale też od moich podopiecznych, którzy mają nadzieję, że wierzą to w internecie. Także też muszę uważać, co będę mówić. Obiecałam, że opowiem o swojej historii. Tak naprawdę oprócz tego, że od półtora roku zajmuję się fundacją, to kilka razy publicznie powiedziałam, jak to dokładnie było z moją historią, która nie jest w ogóle szczególna i dzisiaj wcale nie uważam, że było mi tak trudno. Po tym, jak przez te półtora roku poznałam różnych ludzi, którzy naprawdę musieli ponieść o wiele bardziej kolosalne wyrzeczenia, unieść większy ciężar, o czym też wy pewnie się jeszcze dzisiaj dowiecie. Bo mam niespodziankę. Tak dorosło nie z tego, że robię niespodzianki. No to dobra, zacznę krótko na inny temat. W 2010 roku byłam prezeską Stowarzyszenia Ruchu Oparcia o Pani Kota. To były inne czasy i inna jakość polityki. Przynajmniej wtedy dobrze się to zapowiadało, jak jest teraz, wszyscy widzą. Zachorowałam w maju 2011 roku. Kiedy powiedziałam kilku moim współpracownikom, że jestem chora, oni odebrali to za taki dobry żart, ponieważ sondaże szły w dół, a tak naprawdę jeszcze wtedy nie poszły w górę. Oni uznali, że ja po prostu idę realizować inny projekt, no bo ten wcale dobrze nie rokuje. I jakby to takie wrażenie, które na mnie, takie coś, co we mnie wtedy pękło, było na tyle fatalne, że ja się faktycznie na rok wyłączyłam wtedy z życia. Obiecałam sobie, że wrócę do niej, wrócę do polityki, wrócę do pracy, kiedy dojdę do siebie, kiedy się po prostu zreperuję. Oczywiście byłam trochę dla siebie i trochę dla nich okrutna, bo kiedy już po niecałym roku wróciłam wtedy na stanowisko doradcy parlamentarnego, nie dawałam po sobie poznać, że jestem chora, nadal chorowałam. Zauważyłam, że są takie problemy bardzo, bardzo podstawowe, standardowe. To znaczy oni kompletnie nie wiedzą, jak ze mną gadać. Ja zaczęłam się na to wściekać. Niewielu z nich miało odwagę spytać się, jak się czuję, czy mi pomóc. Może jakieś jednostkowe postacie. Za to byli tak chamscy, jak to mówię, strasznie niedżentelmeńscy, że potrafili przyjść i na przykład zapytać, czy mam perukę, bo trochę zmieniłam fryzurę, miałam trochę dłuższe włosy. I myślę, że to właśnie wtedy te doświadczenia z ludźmi wpłynęły na to, że ja postanowiłam, że może nie tyle nawet wtedy, na tym etapie zmienię siebie, ale zmienię ich. To znaczy zrobię coś, żeby rak przestał być takim tabu, żeby przez raka przestano skreślać ludzi i żeby człowiek, który na tego raka zachoruje, raz na zawsze tym rakiem pozostał, nawet jeśli będzie się czuł lepiej, wróci do życia albo wyzdrowieje. I zaczęłam wyprawiać takie performance. Zaczęłam chodzić w różnych okularach, po rękach miałam kiepskie włosy, więc zaczęłam je podcinać, zmieniać i w ten sposób jakby po tym sejmie chodziłam. Jedno takie doświadczenie, o którym mówię, które jest dosyć wymowne, kiedy już byłam na etapie takiego zaangażowania społecznego w onkologiczne akcje, poszłam w bardzo krótkich włosach i wielkich okularach i wtedy mój ówczesny szef Janusz Palikot, wchodząc do klubu, prawie doznał zawału, powiedział: o Boże, nie poznałem Ciebie. Więc miałam taką cholerną satysfakcję, że jednak to się udaje. Trafiłam później do rock'n'rolla. Jak my się spotkaliśmy z ludźmi z rock'n'rolla, to oni nie chcieli mnie z tego rock'n'rolla wypuścić. I jakby potem poszło to jeszcze dalej, bo ja rzuciłam tamtą pracę i do tego rock'n'rolla przyszłam. I jedno, co jakby chciałam przekazać ludziom, to jest to właśnie własne doświadczenie. Opowiedzieć o tym roku bez nadziei, totalnego samotnego chorowania i o tym przełomie. Bo przełom nastąpił w momencie, kiedy ja wzięłam odpowiedzialność za swoje chorowanie, kiedy ja się zidentyfikowałam z tą chorobą i kiedy ja stwierdziłam, że rak będzie wyzwaniem, a rak nie będzie po prostu albo karą, albo po prostu totalną porażką i że na raku się wszystko nie skończy i że od tego raka coś musi się dobrego zacząć. No i udało się. Wiele, wiele moich podopiecznych, którzy jakby bierze udział w różnych akcjach. Tu miała iść prezentacja. Gdzie? Mam dwie takie genialne dziewczyny, od czego zacznę. Nie tylko, czy będę miała to zrobić. Aha, to jest moje mocno. Od końca zaczęliśmy. Aha, tak.
To jest Ignaś, mój kot. Mówię o Ignasiu, bo Ignaś był w chorobie moim najlepszym kumplem, więc chciałabym go odznaczyć. Dzisiaj ma 4 lata i mówię, niesamowity typ, ale nie wiem. Aha, to jest Daniela w Fundacji Supermanem. To jest Monika, moja podopieczna. Monika Gawron, którą część z was może zna albo z interwencji fundacyjnych, które prowadziliśmy, albo z akcji, w których brała udział. To jest dziewczyna, która jest, znaczy jej obecność jest szalenie symboliczna w fundacji, bo w momencie, kiedy ja zostałam prezeską, ona zgłosiła się do mnie. Wtedy od ponad roku nie była leczona. I myślimy właściwie, żeby zacząć leczyć Monikę, przejechali, przeczypali całą Polskę i to się udaje, to się leczy. Monika, to jest Asia, moja kolejna podopieczna i Agnieszka. To są dziewczyny, które chorowały na raka piersi. I po nich widać, ktoś by powiedział, a ktoś inny, że nie. Nie wiem, jak uważacie, widać czy nie widać. To jestem ja w trochę innej fryzurze. O, to jest nasza dosyć nowa kompania Rekow. Przez przerażenie, upór, wściekłość, wiedzę, nareszcie. Czyli w takim wcale nie jest tak zawsze kolorowo i optymistycznie. I staram się to dzisiaj wszystkim powiedzieć, że rock and roll jako filozofia chorowania, ona podciąga wszystkich do góry. To znaczy, czym lepiej, czym optymistyczniej i w pewnym sensie, w czym bardziej nierealniej, tym lepiej. Bo czym wyżej postawisz sobie poprzeczkę, tym więcej po prostu osiągniesz. Dlatego niektóre nasze hasła, czy niektóre nasze akcje są tak kontrowersyjne, bo one wręcz dosłownie mają ludzi wyciągać z szafy, za ściany i z dziwnych pomieszczeń. I one takie muszą być, więc kampanię Zbieramy na cycki, mamy fryzury i dragi. Kampania, w której fundacja zaczęła za czasów założycielki Magdy Prokopowicz przez Boskie Matki, czyli kontrowersyjny kobiet, projekt o kobietach, które w ciąży zachorowały na raka i postanowiły te dzieci urodzić. Czyli dzisiaj powiedzielibyśmy, że jakiś kościelny kazus, moim zdaniem bardziej etyczny. W każdym razie wywoływanie tego typu tematów, jak Piękno Łyse, czyli pokazanie kobiet, które są w trakcie chemioterapii i inwazyjnego leczenia, a mimo tego cieszą się swoją kobiecością, bo to trzeba powiedzieć, większość ich właściwie w chorobie tą kobiecość odnajduje. Nie po to kupiłam sukienkę, by umierać. Taki warsztat dosyć kreatywny, rock'n'rollowy. Photos for Life, czyli platforma zdjęć dla ludzi, którzy nadal chorują na raka, leczą się dzielnie, a którzy pokazują swoje twarze. No to są takie projekty, które gdzieś tam ciągle w perspektywie onkologicznej oscylują, bo o rock'n'rollu ciekawie się mówi z perspektywy mediów, dlatego że mówimy wesoło. Starałam się przez półtora roku mówić trochę poważniej, stąd przez półtora roku nie pojawiliśmy się w Dzień Dobry TVN, a raczej w Panoramie i w innych interwencyjnych projektach. I przez te półtora roku też postanowiłam zbadać temat dalszej jakby drogi. To znaczy to, co zrobiła Magda Prokopowicz i to, co robiła fundacja przez ponad 3 lata, to było takie, jakbym powiedziała, rock'n'rollowe rolowanie raka z perspektywą na wyjście z niego. Kiedy przyszłam do fundacji, zaczęłam przyjmować więcej podopiecznych niż Magda, bo Magda miała mniejsze możliwości. I połowa z tych podopiecznych w krótkim czasie po prostu odeszła. Ja zdałam sobie sprawę, że oprócz rock'n'rollowego chorowania ważna jest perspektywa też rock'n'rollowego odchodzenia. Stąd moja podróż poszła dalej w Polskę. Sięga obecnie hospicjów. Projekt Super Hospa, który wraz z Janem Gorzkowskim, księdzem Janem Gorzkowskim, który jest obecny, to jest projekt, który myślę wyznacza zupełnie inną drogę tej fundacji. I to jest też nasze godzenie się i na życie, i na śmierć, jeśli można się z tym godzić. Jedno, co ja myślę, że już ode mnie będzie tyle, to znaczy pozostawiam to wystąpienie do przemyślenia. W każdym razie chciałam pokazać się, że żyję i wyszłam z raka. Chociaż powiedziano mi, że z niego nie wyjdę i że najwyżej pożyję 150 miesięcy.
ponieważ zawsze byłam w życiu zadaniowa, nie bardzo chciałam się z tym pogodzić, więc jeszcze w pokoju medycznym, lekarskim wzięłam telefon i podzieliłam to 150 przez 12 i wyszło mi fajna perspektywa około 10 lat życia i stwierdziłam, że ten czas wykorzystam dobrze. W międzyczasie okazało się, że istnieje leczenie, które może to życie mi przedłużyć i właściwie od pół roku funkcjonuję jako osoba zdrowa, więc kto by nie powiedział, że to rzucanie pracy, inna rzecz, nie zbieranie na emeryturę, czy to akurat jest takie mądre, także to tak a propos OFE i tych innych rzeczy. Dobrze się zastanówcie, bo że czasem warto zbierać. Ja nie zbierałam, teraz muszę zbierać od początku. No to co, na koniec zrobię coś takiego, co może być kontrowersyjne. Nie wiem, czy wszyscy zauważyli, ale mam perukę. Czyli po chorobie zrobiłam to, co było na klasie. Teraz pokryć blondynką na 10 minut na przykład, potem być ruda, a potem jeszcze zmienić długość włosów. I to jest chyba symbol tego kreatywnego podejścia do choroby. To znaczy, nie udaje mi się, jak jest poważną chorobą, jednak równie poważną jak inne. Autoimmunologiczne, poczytajcie o toksinie rumieniowatym, o reumatoidalnym zapaleniu stawów, znam ludzi z tą chorobą i obserwując ich, miałam wielokrotnie poczucie, że naprawdę oni mieli trudniej ode mnie, mimo że ja chorowałam na białaczkę. Więc niech ta peruka będzie symbolem tego, że zawsze rakowi można wywinąć numer. Jak was rak spotka i będziecie przerażeni, to zadzwońcie do Rock'n'Rolla. Okej? Okay? No tak czy nie? Tak, okej. Okay. No to dziękuję.